Nie stukaj. Mamy to. Cześć, mam na imię Agnieszka i chciałabym dzisiaj z Wami porozmawiać na temat jednego z najważniejszych dni w życiu każdej kobiety. Mam nadzieję, że mężczyzny również. Natomiast mam na myśli ślub. W związku z tym, że zbliża się pierwsza rocznica mojego ślubu, chciałabym Wam troszeczkę poopowiadać o tym, co przeszłam rok temu, co zmieniłabym w tym szczególnym dniu i poodpowiadać na pytania, które Was nurtują. Jeżeli chodzi o mój ślub, był on bardzo specyficzny, był to ślub plenerowy, dlatego też chciałabym Wam opowiedzieć, jak takie wydarzenie zorganizować. Różni się ono troszeczkę od takiego ślubu, który odbywa się w Urzędzie Stanu Cywilnego i dzięki temu mam nadzieję, że pozwolę niejednej z Was spełnić swoje marzenie dotyczące takiego właśnie szczególnego dnia. 22 czerwca 2018 roku brałam wraz z moim mężem po kilku latach znajomości i związku ślub. Troszeczkę inaczej niż wszyscy. Niektóre młode pary zaczynają od tego, my z kolei zupełnie odwrotnie. Najpierw kupiliśmy mieszkanie, mieliśmy wspólnie dziecko, ślub był dla nas troszeczkę taką wisienką na torcie. Obydwoje mieliśmy takie podejście do sprawy i uważam, że wszystko jest dobre, o ile we dwójkę macie takie samo zdanie, więc niezależnie czy jesteście na początku swojej znajomości, czy traktujecie to jako świetne zwieńczenie, na pewno zależy Wam na tym, żeby ten dzień był wyjątkowy, żeby był idealny, chociaż z tym się nie zgodzę, bo idealny to on nigdy nie jest. Zawsze zdarzy się jakieś małe ale. Ważne, żebyście były tego świadome i za bardzo nie brały tego do siebie. Ale wracając do tematu naszego ślubu. Od zawsze marzyliśmy o tym, żeby ten ślub był ślubem plenerowym, ślubem cywilnym. Dlaczego nie kościelnym? Myślę, że nie ma sensu się rozwodzić na ten temat ze względu na to, że jest to bardzo kontrowersyjny temat. Ja natomiast chciałabym skupić się dzisiaj bardziej na organizacji i pomocy Wam, niż tym, jakie są moje przekonania. Więc przy tym ślubie cywilnym postawię kropkę. Natomiast w związku z tym, że ślub cywilny w urzędzie zawsze kojarzył mi się z taką stricte formalnością, która trwa 15 minut i wszyscy się rozchodzą, od zawsze marzył mi się ślub w plenerze. Oczywiście, dzisiaj mamy tyle możliwości, że możecie wraz z biurem podróży wykupić sobie egzotyczną wycieczkę i wziąć ślub na plaży boso, przy zachodzie słońca, przy nawet wynajętych świadkach. Nie musicie zabierać tam swojej rodziny. Natomiast mi marzyło się wesele w kameralnym gronie rodzinnym, w naszych okolicach, tak żeby wszystkich móc zobaczyć w tym szczególnym dniu. I uwierzcie mi, twarze bliskich, uśmiechniętych, życzących Wam dobrze. Jest to coś magicznego i polecam każdemu, kto nie jest przekonany bezpośrednio do takiego wydarzenia, jakim jest ślub. Ja nigdy nie byłam taką dziewczyną, która od dziecka marzyła o białej sukni i ślubie, powiedzmy, jak z bajki na 200-300 osób. Raczej zależało mi na tym, żeby w tym dniu mieć przy sobie najbliższych. I tak właśnie, moje wesele było zrobione na 70 osób, jak dobrze pamiętam. I choć początkowo planowaliśmy zaprosić tylko najbliższych, wiecie jak to się dzieje. Osoba towarzysząca i finalnie stanęliśmy na liczbie 70 gości. Na miejsce naszego wesela wybraliśmy zieloną oliwkę, która wcześniej była znana jako Sielska Zagroda. Nie wiem, czy kojarzycie to miejsce, jeżeli jesteście z Dolnego Śląska, mogę Wam powiedzieć, że jest ono umiejscowione mniej więcej w okolicach Wrocławia, dokładnie jest to miejscowość Kiełczów. Zależało nam na tym, żeby ta komunikacja z Wrocławiem była odpowiednia, bo wiadomo, zależy nam na tym, żeby goście mieli komfort dojazdu. Nasze miejsce to nie była typowa sala weselna, do której możecie zaprosić 300 osób. Był to namiot weselny, który w środku był przepiękny, pięknie wystrojony w tiule, światła, było tam bardzo dużo zieleni, mamy jakby taras dostępny, wodę dostępną, hamaki i przepiękną zieleń wokół siebie, czyli to wszystko, o czym ja zawsze marzyłam. Mieliśmy też możliwość zorganizowania wesela i ślubu na miejscu, czyli nie trzeba było komunikować się z miejsca A do miejsca B, czyli standardowo ślub w kościele, następnie dojazd na salę, a czasami jeszcze dojazd do punktu C, czyli hotel, jeżeli nie macie możliwości przenocować swoich gości na miejscu. Więc u nas wszystko odbywało się w tym samym miejscu i odpowiadając na jedno z pytań od razu, żeby później do tego nie wracać, tutaj uciekła nam taka ważna rzecz jak pojazd, bo o to pytaliście, jakim samochodem jechaliśmy do swojego ślubu. Nie jechaliśmy, właściwie przyjeżdżaliśmy swoim prywatnym autem, dlatego że razem z gośćmi spotykaliśmy się na miejscu o określonej godzinie, więc nie było tego typowego podjazdu i tego typowego odjazdu, bo nie trzeba było nigdzie dojeżdżać.
Jeśli chodzi o koszta związane z organizacją ślubu cywilnego w plenerze, niestety trzeba za to zapłacić troszeczkę więcej niż przy takim standardowym ślubie w Urzędzie Stanu Cywilnego. Nie chcę Was teraz skłamać, ponieważ koszt jakby przeniesienia urzędnika z urzędu na miejsce jest to około 1000 zł. Myślę, że 1024 dokładnie, ale może coś zmieniło się od tamtej pory, więc nie chcę wprowadzać Was w błąd. Jeżeli chodzi o godziny, my mieliśmy problem, żeby zorganizować ślub później niż godziny pracy urzędu, czyli najpóźniej wesele musieliśmy rozpocząć, ślub, przepraszam, musieliśmy rozpocząć o godzinie 15, ponieważ urzędnik po naszym ślubie musi wrócić jeszcze do urzędu, zawieźć dokumenty tego samego dnia, więc jeżeli marzy Wam się późniejsza uroczystość, godzina 16, 17, niestety w takim przypadku nie będzie to możliwe. Jedno z najczęściej zadawanych przez Was pytań to, czy miałam zatrudnionego wedding planera. Przyznam szczerze, że na samym początku myślałam o tym, natomiast ja z natury jestem perfekcjonistką i uważam, że funkcja takiego wedding planera w moim przypadku nie miałaby sensu, ponieważ i tak zawsze Wy, panie młode, będziecie osobami decyzyjnymi, które ten wedding planner musi zapytać o ostateczne zdanie, więc wydaje mi się, że tak naprawdę tej pracy by się mnożyło, zamiast jej uciekać jakby z naszego kalendarza, więc ja zrezygnowałam na starcie, natomiast to, co polecam każdej z Was, to zakupić sobie taki organizer ślubny. Nie będę Wam proponować konkretnie, który, bo wiem, że wybór na rynku jest bardzo szeroki. Ja na swoim Instagramie niejednokrotnie pokazywałam, z jakiego korzystałam. Jeżeli będziecie zainteresowane, możecie też mnie o to zapytać. Natomiast tam krok po kroku jest napisane, czym należy zająć się, w jakiej kolejności, na ile wcześniej wypadałoby brać się za organizację poszczególnych aspektów wesela. Przyznam szczerze, że ja nie robiłam tego książkowo, ponieważ my zdecydowaliśmy o terminie i o wyborze sali w grudniu, a nasz ślub odbywał się już w czerwcu, więc tak naprawdę na organizację wszystkiego miałam 6 miesięcy i uwierzcie mi, da się. Podziwiam szczerze mówiąc osoby, które decydują się na salę 2 lata wcześniej, bo ja przez 2 lata to bym zwariowała, 1000 razy zmieniłabym zdanie, więc myślę, że pół roku to jest takie bardzo fajne optimum, żeby zrealizować wszystko z oddechem, a nie takim szaleństwem na plecach. Także organizer ślubny koniecznie, dzięki temu będziecie miały wszystko poukładane, wszystko poplanowane i na pewno o niczym nie zapomnicie, mówię o takich oczywiście najistotniejszych aspektach. Kolejnymi pytaniami, które się powtarzały, to oczywiście finanse. Kompletnie się Wam nie dziwię, ponieważ wesele jest jedną z najdroższych imprez w naszym życiu. To, jak zaszalejecie, tak naprawdę moim zdaniem nie ma górnej granicy. Jak słyszę, ile znajomi wydają na swoje wesela, to trochę włos na głowie mi się jeży, ale oczywiście kto bogatemu zabroni. Jeżeli chodzi o rzeczy, na których można zaoszczędzić, bo o to właśnie pytacie, myślę, że jest ich całe mnóstwo. Jeżeli nie jesteście w stanie zaoszczędzić na takich rzeczach jak kwiaty, bo powiedzmy są sezonowe i nie zmienicie ceny na przykład piwoni czy eukaliptusa, którego będziecie musiały użyć do przystrojenia sali czy kościoła, w zależności od tego, na co się zdecydujecie. Tak na przykład ceny za usługi DJ-a czy fotografa wahają się w tysiącach, więc możemy tutaj naprawdę lawirować pomiędzy tym. I ja powiem, jak wyglądało to konkretnie u mnie. Jeżeli chodzi o DJ-a, orientowałam się naprawdę u wielu osób, pytałam też znajomych o polecenia, jakie stawki jakby oni płacili na swoich weselach i przyznam Wam szczerze, że włos na głowie mi się jeżył. Od 1000 zł po 6000 zł za jedną noc u jednego DJ-a. Zobaczcie, jaki to jest ogromny przestrzał. 5000 różnicy, które możecie mieć w kieszeni i nie mieć w kieszeni. Wydaje mi się, że jakość tych usług nie może się tak diametralnie różnić, żebyście nacięli się jakoś szczególnie, zwłaszcza jeżeli korzystacie ze sprawdzonego polecenia, więc ja uważam, że tutaj na starcie, niezależnie czy wybieracie DJ-a czy orkiestrę, warto przysiąść, zrobić sobie jakiś research, wysłać kilkanaście zapytań z ofertami do osób, które się tym zajmują. Jest mnóstwo grup takich na Facebooku, jak właśnie organizacje wesel, czy DJ-e, usługi na wesela i tam możecie też wstawić termin, który Was interesuje, zakres dat, jaki Was interesuje i ktoś na pewno na te oferty odpowie. Uważam, że tutaj warto jest naprawdę przysiąść i zaoszczędzić kilka tysięcy w swojej kieszeni.
Kolejną rzeczą będą usługi fotografa czy kamerzysty. Przyznam, że kamerzysta, taki, który kręci wesele od A do Z, trochę kojarzy mi się już z archaicznymi czasami i dosyć rzadko się teraz z tym spotykam. Modne ostatnio są te klipy weselne od kilku do kilkunastu minut, gdzie często młodzi też mają wcześniej sesję narzeczeńską. Ja nie zdecydowałam się na coś takiego, a właściwie powinnam powiedzieć, my nie zdecydowaliśmy się na coś takiego, ze względu na to, że nie wydaje mi się, żebym miała czas i ochotę wracać tysięczny raz do tego nagrania w swoim życiu. Oczywiście możecie mieć inne zdanie na ten temat, to jest moja subiektywna ocena. I ja zdecydowałam się na usługi fotografa, który moim zdaniem najbardziej wpisywał się w naszą estetykę i w nasze gusta. I przyznam szczerze, że tutaj nie polecam żałować pieniędzy, bo to jest tak naprawdę jedyna namacalna pamiątka, którą będziecie oglądać pewnie ze łzami w oczach w pierwszą, dziesiątą, piętnastą i życzę Wam, żeby 30. rocznicę ślubu. Także jeżeli chodzi o fotografa, szukajcie, aż stwierdzicie, tak, to jest to, o takich zdjęciach marzę, żeby potem, biorąc ten album, który ja Wam później też pokażę, zakręciła Wam się łezka w oku. Uważam, że fotograf to jest taka esencja tego dnia i powinien on naprawdę pasować do Waszej estetyki. Kolejnym aspektem, już takim bardzo wizualnym, jest papeteria czy zaproszenia ślubne. Wiele z Was pytało mnie o firmę, w której ja wykonywałam nasze zaproszenie. To był nasz projekt realizowany na nasze zamówienie. Jakoś nie byłam w stanie zdecydować się z tego katalogu, który był do wyboru i chciałam, żeby one były faktycznie personalizowane. Wybór na rynku jest dzisiaj tak szeroki, że tutaj też możecie sporo zaoszczędzić. Jest wiele osób, które wykonuje takie zaproszenia ręcznie. Nie musicie od razu udawać się do ogromnych firm i robić tak zwanej masówki. Często też spotykam się z tym, że pary młode same robią zaproszenia. Uwierzcie mi, to jest troszeczkę pracy, a efekt jest niesamowity. W zależności od tego, jaki styl wesela, czy to będzie coś bardziej glamour, czy bardziej rustykalnego, dopasujcie je tak, aby współgrały z finalnym wystrojem, tak żeby to wszystko tworzyło piękną całość i zachwycało wizualnie Waszych gości. Myślę, że takie przepiękne zaproszenie jest to cudowny wstęp, który Wasza rodzina, jeżeli osobiście dostanie do ręki, też zapamięta na długo i zostawi sobie w szafie, jeżeli one faktycznie będą wyjątkowe. Cudownym urozmaiceniem Waszego wesela będą barmani. To jest oczywiście moje zdanie. Ja u siebie miałam barmanów, którzy podbili serca moich gości. Do tej pory wszyscy wspominają przecudowne drinki czekoladowe, jak dobrze pamiętam. One były na bazie whisky i były czymś takim innym niż standardowa wódka na stole. Wydaje mi się, że jeżeli robicie wesele w okresie letnim, jest to takie fajne też orzeźwienie, jeżeli pojawi się tam do wyboru jakieś mojito czy inne drinki do wyboru. My zdecydowaliśmy się na cztery bazy, tam mieliśmy do wyboru gin, rum, whisky i standardową wódkę, zmieszane z różnymi propozycjami, które serwowała dla nas firma barmańska. Jeżeli będziecie zainteresowani, oczywiście w opisie znajdziecie wszystkie namiary na usługi, które były na moim weselu. Popijamy najpyszniejsze drinki na świecie, uwierzcie mi, są cudowne, a w ich skład, poczekajcie, pokażę wam, w ich skład wchodzi whisky, czekolada gorzka, cynamon i kawa. Naprawdę, najlepsze drinki, jakie piłam w życiu, więc jeśli będziecie mieli okazję kiedyś ich spróbować, to koniecznie to zróbcie. Wasze zdrówko i oglądajcie dalej. Obecnie na weselach spotykam się z tym, że zamiast standardowego ciasta do kawy, większość młodych par decyduje się na słodki stół. Po pierwsze, wygląda to przepięknie. Człowiek dosłownie ma ochotę oczami zjeść wszystko to, co znajduje się na tych stołach. I z tego, co widzę, cieszy się to tak ogromnym powodzeniem, że zazwyczaj ten stół jako pierwszy zostaje do zera, w zupełności wyczyszczony. U mnie myślę, że po 2 godzinach już ciężko było dostać coś słodkiego, ale spokojnie, mieliśmy aż 2 torty, ponieważ u nas oprócz tortu weselnego, który był jakby głównym punktem ceremonii, mieliśmy również tort plus babeczki na roczek naszej córeczki, ponieważ my te dwie imprezy postanowiliśmy połączyć w jedną. Jest to dosyć kontrowersyjny temat. Myślę, że tak samo wiele osób, które są za tym, żeby nie robić tydzień po tygodniu takiej imprezy, tak samo wiele będzie przeciwników łączenia takich imprez. Ja w swoich social mediach jakby ten feedback usłyszałam dosyć intensywnie. Natomiast my stwierdziliśmy, że fatygować rodzinę tydzień po tygodniu na 2 osobne imprezy nie ma zupełnie sensu i na dzisiaj jestem bardzo zadowolona z tego wyboru, że te urodziny odbyły się wraz z naszym ślubem. Dzięki temu mogliśmy cieszyć się tymi 2 niezmiernie ważnymi dla nas uroczystościami w gronie najbliższych w jednym terminie. Także ja ze swojej strony polecam taką organizację. Wiem, że wiele z Was łączy też troszeczkę inne imprezy, mianowicie ślub i chrzest swojego dziecka. Nie widzę w tym nic złego i ja również chciałabym być na takich imprezach w jednym terminie, także z mojej strony.
polecam. W związku z tym, że bardzo trudno jest mi opowiadać Wam ten dzień, nie ukrywam, że nie tylko dlatego, że jest on dla mnie wyjątkowy i przez to, że jakby towarzyszyło mi przy nim bardzo wiele emocji, wiele rzeczy pamiętam jak przez mgłę. Na szczęście właśnie są zdjęcia i opowieści rodziny i sama nie wiem, na czym Wam mogłoby zależeć, więc pozwoliłam sobie zadać Wam pytanie, jakie odpowiedzi chciałybyście usłyszeć w tym filmiku i teraz posiłkuję się Waszymi pytaniami, które zadałyście mi na Instagramie. Czym kierowałaś się w doborze sukni ślubnej i jak dużo czasu zajęło Ci zakupienie tej idealnej, wyjątkowej sukienki? Ile sukienek przymierzyłaś, zanim zdecydowałaś się na tą jedyną? Nie mam pojęcia, ile sukienek przymierzyłam, ale nie była to jakaś zastraszająca liczba typu 20 czy 50, bo wiem, że niektóre panie młode mają taki rozstrzał. Myślę, że to było około 10 sukienek i przyznam Wam szczerze, że wybrałam coś zupełnie innego niż na początku wyobrażałam sobie, że wybiorę. W związku z tym, że nie wiemy, jak wyglądamy w takich kształtach, umówmy się, na co dzień nie nosimy takich strojnych sukienek, nie ma do tego wielu okazji, to co wydawało mi się, że będzie wyglądało na mnie świetnie, po ubraniu przypominało bardziej jakby wystrój komunijny dla mnie. Przynajmniej ja na początku planowałam sukienkę w kształcie litery A, a ze względu na to, że raczej nie jestem zbyt kształtną kobietą, wyglądało to jak taki, wiecie, pionowa kolumna bez żadnych kształtów. A jak ubrałam coś, przed czym na początku się zupełnie broniłam, czyli klasyczną rybkę, no to był efekt wow. Stwierdziłam, że raz w życiu mogę wyglądać jak Beyoncé. Także mierzcie. Nawet jeżeli wydaje Wam się, że jakieś sukienki nie chcecie, czy że w danym kształcie nie będziecie czuły się super, polecam zmierzyć wszystko tak, żeby mieć ogląd i przede wszystkim na takie przymiarki zabierzcie koniecznie ze sobą swoje przyjaciółki, mamy, kogo tylko możecie, tak żebyście były pewne, że te osoby życzą Wam dobrze, bo to o to chodzi, żeby doradziły Wam, żebyście wyglądały idealnie w ten dzień. I wydaje mi się, że takie zdanie najbliższych jest też bardzo ważne, bo jak wyjdziecie z przymierzalni w sukience i zobaczycie ich miny, to będziecie na pewno wiedziały, czy to jest już ta sukienka, czy jeszcze trzeba szukać dalej. Z jakim wyprzedzeniem zaczęłaś szukać sali? Czy polecasz tą, na której realizowałaś swoje wesele? Tak jak wspomniałam wcześniej, 6 miesięcy przed datą ślubu zdecydowaliśmy się na salę. Sali nie szukałam jakoś intensywnie, nie ukrywam, że byłam zdecydowana wcześniej na inny obiekt. Natomiast obsługa pozostawiała na tyle do życzenia, że ze względu na jej poziom postanowiłam zrezygnować, chociaż co do samego miejsca byłam zdecydowana. Ja uważam, że w tak ważnym, a właściwie najważniejszym dniu w naszym życiu powinniśmy być traktowani po królewsku i jeżeli ktoś od początku ma problem, żeby odpisać nam na maila czy odebrać od nas telefon, no to już coś zaczęło mi zgrzytać. Dla mnie właśnie ten standard usług jest bardzo istotny i zobaczcie, nie cena, nie miejsce, a obsługa zadecydowała o tym, że nie wynajęłam miejsca, które miałam od początku upatrzone. Nie ma we Wrocławiu czy w okolicach Wrocławia wiele miejsc, które nadają się na taki ślub jak mój, czyli ślub w plenerze. Więc ten wybór też miałam mocno okrojony, natomiast finalnie z mojej decyzji jestem bardzo zadowolona i absolutnie drugi raz zrobiłabym tam swoje wesele. Kochana, czy za koszty ślubne płaciliście z góry, czy może dopłacaliście coś z pieniążków kopertowych? To jest bardzo dobre pytanie, jakby nie ze względu na to, czy ja miałam finanse, czy nie miałam finansów, natomiast wiele z Was, zanim weźmie się za ślub, kompletnie nie wie, z jakimi kosztami się to wiąże i nie mam teraz na myśli finalnych, tylko właśnie zaliczkowe, więc ja Wam powiem na ten temat dwa słowa, bo mi tego też nikt wcześniej nie powiedział. Wygląda to w ten sposób, że prawie w 90% przypadków usług, z których korzystałam, wszędzie musiałam na początku zapłacić tylko i wyłącznie zaliczki. I są one naprawdę symboliczne. To są kwoty rzędu 500 zł, 1000 zł, mam na myśli właśnie DJ-a, torty, fotografa czy salę. Natomiast wszystkie pieniądze płaci się po weselu. Zazwyczaj jest to ten sam dzień, ta sama doba. To już jak umówicie się jakby z firmami, z usługodawcami czy z lokalem, w którym będzie odbywała się Wasza impreza, jest dowolne. Natomiast myślę, że jeżeli poprosicie o to, żeby termin płatności był w dniu wesela, nie sądzę, żeby ktokolwiek robił Wam z tym problem. Możecie też
też rozkładać te płatności na większe raty? I odpowiadając na Twoje pytanie, Asiu, jak najbardziej zdecydowaną większość płaciliśmy w dniu wesela z kopert, co uważam, że dla młodych jest świetnym rozwiązaniem, bo ja jestem absolutnym przeciwnikiem brania kredytów na wesele, bo to nie o to chodzi, żeby wszyscy pobawili się jedną dobę za Wasze pieniądze, a Wy będziecie to później spłacać przez 5 lat, więc zaliczki są takie, że myślę, że naprawdę każdy może sobie na to pozwolić, a płatności całkowite są w dniu wesela. Tak mieliśmy właśnie z DJ-em, z fotografem, z salą i z florystką, bo nie ukrywam, że kwiaty na moim weselu był to jeden z największych wydatków i to jest właśnie kolejne pytanie, więc zaraz na nie odpowiem. Ile ogólnie wydałaś na kwiaty? Przy weselu plenerowym wydaje się to być bardzo dużym wydatkiem. Zgadza się, natomiast zależy to od miesiąca, w jakim organizujecie wesele i na jakie kwiaty się zdecydujecie, no bo jednak kwiaty rządzą się sezonowością, więc w zależności od tego, czy będziecie brały ślub w maju, w czerwcu czy w sierpniu, będziecie miały do wyboru troszeczkę inne kwiaty, no i umówmy się, ja mówię cały czas po angielsku, peonie. Piwonie są dostępne przez dosyć krótki okres czasu. Ja na szczęście wstrzeliłam się w ten czas, bo od zawsze marzyłam o piwoniach na swoim weselu. Nie o bukiecie ślubnym, takiej typowej dużej wiązance, nie bukiecie malutkim, tylko takim dzikim, zielonym bukiecie. I udało mi się to wszystko spełnić. Natomiast zarówno piwonie, eukaliptus, jak i Eustoma, dokładnie, eustomy jeszcze miałam u siebie na weselu, są bardzo drogimi kwiatami i zdecydowanie trzeba użyć ich sporo, jeżeli chcecie, żeby to robiło efekt wow. Więc jeżeli chodzi o kwiaty, muszę przyznać, że u mnie był to wydatek rzędu 5000 zł, choć wiem, że na zwykłych weselach oscyluje to w około 1000-2000 tysięcy, bez przystrojenia tutaj jakiegoś wielkiego sali, bo miałam dosyć dużo zieleni, dosyć dużo eukaliptusa, ale wiadomo, bukiety na ślub, na stół pary młodej i na stoły weselne też trochę kosztują, więc jakby jeżeli decydujecie się na tego typu kwiaty, czyli piwonie i eustomy, musicie liczyć się z wydatkami, ale oczywiście zawsze możecie wybrać jakiś tańszy wariant. Tutaj macie dosyć szerokie pole do popisu. Kolejne pytanie to wieczór panieński. Super, że poruszyłyśmy ten temat, bo ja w sumie całkowicie o nim zapomniałam. Wieczór panieński. Co sama miałaś i co byś polecała przyszłym organizatorkom? Miałaś na myśli, tutaj widzę, że dziewczyna miała, w sensie co ja organizowałam na swój wieczór panieński. Odpowiadam z uśmiechem na twarzy, że absolutnie nic i uważam, że tak to powinno wyglądać. Tutaj świadkowa powinna wziąć na siebie ten ciężar organizacji i moim zdaniem, jeżeli chodzi o jakieś rady dla przyszłych osób, które będą organizowały taki wieczór panieński, dziewczyny, weźcie się za to dużo, dużo szybciej. Ja ze swojego doświadczenia zauważam pewną tendencję, że jeżeli para młoda bierze ślub, wieczór kawalerski jest zawsze zorganizowany tak, że jedzie 30 facetów, natomiast początkowo 30 dziewczyn ma jechać, a jedzie 7, 9, w dobrych porywach 12. Wynika to z tego, że oczywiście większość z nas jest mamami, mamy dużo więcej zobowiązań, ale jeżeli 2 miesiące wcześniej zaproponujecie komuś wyjazd na jedną dobę, myślę, że każda będzie w stanie zorganizować opiekę dla swojego dziecka. I to, co Wam polecam, to nie róbcie w tym samym terminie wieczoru kawalerskiego i wieczoru panieńskiego, bo bardzo często jest tak, że młodzi rodzice nie mają z kim zostawić swoich dzieci, dziadkowie na przykład mieszkają kilkaset kilometrów dalej i wtedy zawsze jedno z nich musi zostać w domu, a wiadomo, że drugiej stronie jest przykro, więc po pierwsze polecam inne terminy, po drugie, jeżeli macie ambitne plany i chciałobyście zorganizować wyjazdowy wieczór panieński, to z odpowiednim wyprzedzeniem. Ja osobiście nie jestem fanką takich tanich atrakcji typu limuzyna czy Chip and Daisy, natomiast to oczywiście zależy od gustów i preferencji Waszych koleżanek, które mają zostać panią młodą. Także kreatywność jak najbardziej, wyjazdy jak najbardziej, imprezy jak najbardziej, bez głupich rogów, szarf, hawajskich kwiatów, bo ja jak to widzę osobiście, to zawsze chce mi się śmiać. Natomiast mówię, no wszystko zależy od Waszego gustu. Ja miałam to szczęście, że moja siostra wraz z moimi przyjaciółkami zorganizowała wszystko idealnie. Mój wieczór panieński odbywał się na miejscu i oprócz tego, że miałam imprezę, otrzymałam też od moich dziewczyn prezent. No to, czy to już będzie bielizna, czy to będą perfumy, też zależy od preferencji pani młodej, także myślę, że jeżeli ją znacie, na pewno traficie w jej gusta. Wszystkie takie gadżety typu jakiś personalizowany szlafrok jest świetnym pomysłem na prezent, który pani młoda będzie mogła założyć na przykład w dniu swojego ślubu z napisem Bride na plecach. To są takie bardzo miłe upominki, które po prostu jej się przydadzą, czy chociażby podwiązka, którą będzie mogła ubrać sobie w dniu ślubu. Myślcie praktycznie i wtedy wszyscy będą zadowoleni. To są moje rady na wieczór panieński. Kolejne pytanie to, co zrobiłaś ze swoją suknią ślubną, czy zostawiasz ją sobie na pamiątkę, czy może jednak ją sprzedałaś?
Dziewczyny nie sprzedałam, mam ją na sprzedaż cały czas. Mam jakiś problem, żeby wystawić jakieś ogłoszenie z nią, cały czas brakuje mi na to czasu. Wiecie, że moja doba trwa 24 godziny, 7 dni w tygodniu i naprawdę nie narzekam na nadmiar wolnego czasu. Natomiast jeżeli będziecie zainteresowane, tutaj mam nadzieję w filmiku gdzieś pojawią się przebitki mnie tańczącej w tej sukni, no to jak najbardziej ona jest nadal do sprzedania, jest dostępna, więc możecie napisać do mnie wiadomość prywatną w tej sprawie. Nie jestem sentymentalna, uważam, że zajmuje ona za wiele miejsca w szafie, żeby ją trzymać, chociaż absolutnie szanuję, jeżeli Wy zostawiacie swoje, nie wiem, dla potomnych, czy po prostu, żeby sobie od czasu do czasu na nią popatrzeć z uśmiechem na twarzy. Kolejne pytanie, to gdzie szukać obrączek? Sieciówka, jubiler, czy może oryginalne sklepy? No to jest ciekawe pytanie. Ja powiem Wam, że swoje obrączki kupiłam w sieciówce, w bardzo znanej sieciówce. Zresztą ja podawałam Wam namiary, skąd są nasze obrączki. To wszystko zależy od Waszego gustu. Jeżeli chcielibyście mieć jakieś oryginalne obrączki z kamienia, bo widziałam mnóstwo takich stron internetowych, czy jubilerów, którzy przetopią Wam złoto, bo macie jego nadmiar po zerwanych łańcuszkach, bransoletkach, czy jakichś starych, zepsutych właśnie pamiątkach rodzinnych, to super, zróbcie to. Przetopcie to złoto, wykonajcie z nich obrączki, po co płacić od nowa. Natomiast ja nie miałam takiego nadmiaru wolnego złota w domu. Nie zależało mi na tym, żeby one były jakieś niesamowicie oryginalne. Raczej zależało mi na tym, żeby były takie same, bo często spotykam się z tym, że pani młoda i pan młody mają inne obrączki. Modne ostatnio są takie obrączki diamentowe, całe w kamieniach dla pani młodej i ze złota dla pana młodego. Nasze obrączki są identyczne, obydwoje mamy je w szerokości 6 mm, bo to też jest bardzo często zadawane przez Was pytanie i są ze złota. To nie jest białe złoto, to nie jest srebro, tylko klasyczne złoto i nie zmieniłabym tego wyboru na nic innego. Jak widzicie, ja zawsze swoją obrączkę noszę wraz z pierścionkiem zaręczynowym, a to właściwie dlatego, że po prostu bez niego mi spada. Jak wiecie, nasz organizm raz puchnie, raz nie, no i niestety wiąże się to ze zbieraniem wody w organizmie, także u mnie jest to po prostu idealne rozwiązanie. Także ja ze swojej strony polecam sieciówkę, po roku nic się z tym nie dzieje i nie mam do tego żadnych zarzutów. Przeszłam teraz do wiadomości jednej z moich obserwatorek, która właściwie w swojej wiadomości zadała mi aż 19 pytań. Zobaczcie, jak wiele rzeczy Was ciekawi. Z tego, co już widzę, na część z nich udało mi się odpowiedzieć we wcześniejszych pytaniach, więc po prostu będziemy sobie teraz skakać, ale uważam, że pytania są bardzo ciekawe i warte tego, żeby poświęcić im chwilkę. Czy zmienilibyście coś na swoim weselu? To jest trudne pytanie, bo wydaje mi się, że po czasie na pewno coś by się zmieniło, natomiast nic teraz nie przychodzi mi tak bezpośrednio do głowy, co raziłoby mnie w oczy, czy jakoś szczególnie nie podobało mi się na zdjęciach. Jakby staram się zapamiętywać wszystko w superlatywach, a nawet jeżeli były jakieś małe potknięcia, to puszczam je mimochodem, więc z perspektywy czasu myślę, że nie zmieniłabym niczego, bo ten dzień był według mnie bardzo udany. O, i tutaj mamy właśnie ciekawy temat. Czy oprócz Melanii mieliście jakieś dzieci na weselu? Jeżeli tak, to czy się nudziły i co sądzisz o tym, że coraz częściej na wesela zaprasza się rodziców bez dzieci? Czy gdybyś dostała takie zaproszenie, to byś się obraziła? Słuchajcie, temat na tapecie. Bardzo wiele z Was pyta o to. Ja nawet ostatnio poruszałam tą kwestię na swoim Instagramie, ponieważ dostaliśmy zaproszenie na wesele z naszą córeczką, natomiast powiedziałam Wam, że jedziemy bez niej, ponieważ uważam, że wesele to nie jest impreza dla dzieci. I dalej jestem tego zdania. Wydaje mi się, że to zależy od wieku. Jeżeli mówimy o 3, 6, 10-miesięcznym dziecku i nie macie możliwości, żeby zostawić go w domu lub karmicie piersią, to jest absolutnie normalne, no to wiadomo, że przyjedziecie z maluchem. Jest teraz mnóstwo dostępnych takich fajnych przyrządów, jak chociażby te słuchawki wygłuszające, nie wiem, czy kojarzycie. Ja korzystam i bardzo Wam polecam firmę Eci Peci. My mieliśmy właśnie takie słuchawki w samolocie czy na weselu, kiedy Melunia była bardzo malutka i ja sama karmiłam ją jeszcze piersią. Natomiast kiedy miałam możliwość zostawić ją w domu, to robiłam, ponieważ uważam, że ten hałas, tłok ludzi jest bardzo stresujący dla takiego maluszka i zawsze przykro mi się patrzy na te dzieci, które zasypiają w wózkach w niewygodnych pozycjach, więc jeżeli nie macie możliwości, no to oczywiście weźcie dzieci na wesele. Jeżeli natomiast mogą zostać w tym dniu z dziadkami i świetnie się
bawić, a Wy w końcu we dwójkę możecie się wyluzować i pobawić tylko ze sobą w swoim towarzystwie, to korzystajcie z takich możliwości, bo to jest świetny pretekst, żeby po prostu mieć przysłowiowe wychodne. Natomiast jeżeli mamy do czynienia ze starszakami, mam na myśli dzieci typu 5, 6, 8, 9 lat i będzie ich sporo, bo to Wy znacie swoich gości, wiecie, jakie dzieci mają, ile lat te dzieci mają i macie możliwość zorganizować im jakieś atrakcje w postaci wynajęcia na przykład animatora, to jest super opcja. U mnie na weselu, na obiekcie, na którym organizowaliśmy nasz ślub, jest mnóstwo atrakcji dla dzieci. Tam jest mini zoo, są budki z lodami, właśnie z goframi, jest dużo zwierząt, ptaków, jest taka zagroda, są szachy wielkości dzieci, więc dzieciaki mogą je przestawiać. Więc gdyby moi znajomi mieli takie starsze dzieci, to na pewno zapewniłabym im te atrakcje. Natomiast od razu odpowiadając, czy nie będą u nas na weselu, mówili, że przyjadą bez dzieci. Więc tak naprawdę miałam do czynienia z dwójką, trójką dzieci, które zaraz po godzinie 21 jechały do domu, czy do hotelu w tym przypadku z babciami, więc nie musieliśmy zapewniać im dodatkowych atrakcji. A co sądzę o zapraszaniu na wesele rodziców bez dzieci? Uważam, że nie ma co się obrażać. Młodzi też jakby chcą korzystać z tego czasu z Wami. Zapraszają Was, bo chcą z Wami przeżyć ten swój dzień. A umówmy się, dzieci są wymagające. Możecie za nimi biegać całe wesele albo po prostu usiąść i spędzić czas z parą młodą, z gośćmi weselnymi. I absolutnie rozumiem ten trend na zapraszanie ludzi bez dzieci. Uważam, że nie ma się co obrażać. Jeżeli uważacie, że nie macie możliwości przyjść bez dziecka, po prostu powiedzcie o tym młodym, wykonując do nich telefon. Jeżeli nie będzie takiej możliwości, a zależy im na Waszej obecności, to na pewno nie zrobią problemu, jeżeli z dzieckiem przyjdziecie. Natomiast obrażanie się i nieprzychodzenie w takim przypadku uważam, że jest po prostu słabe. Czy mieliście poprawiny w tym samym miejscu? Na początku planowaliśmy, natomiast finalnie odbyło się to jakby kilometr dalej, w takiej małej sali z dostępem do ogrodu, do rzeki, bo tam mieliśmy możliwość wynajęcia kajaków, ponieważ postanowiliśmy zrobić coś innego niż takie tradycyjne poprawiny na sali, gdzie wszyscy po prostu siedzą przy tych stołach, jedzą i już tak na zmęczeniu, ciężko wyciągnąć ich na parkiet. Wszyscy tak trochę dogorywają po poprzednim dniu i intensywnej zabawie. My stwierdziliśmy, że zrobimy sobie poprawiny w formie grilla i uważam, że to był absolutny strzał w dziesiątkę. Po pierwsze, wszyscy przyszli w świetnych nastrojach. Od razu zapowiedzieliśmy, że nie życzymy sobie oficjalnych strojów typu sukienki i obcasy, czy koszule i garnitury u panów. Wszyscy przyszli w jeansach, swetrach, bluzach i już absolutnie casualowo, sportowo, ponieważ zapowiedzieliśmy, że będzie możliwość właśnie wypożyczenia tych kajaków. No, umówmy się, szpilka, sukienka i kajak to jakby słabe połączenie. I to, że właśnie wszyscy przy takim ogromnym grillu mieliśmy możliwość przerzucać te kiełbaski, chlebki, ziemniaki, to stworzyła się między wszystkimi taka fajna więź. Wszyscy ze sobą rozmawiali, uśmiechnięci siedzieliśmy na dworze, dzieci spały już w wózkach, bo wiadomo, już nie było głośnej muzyki i wszyscy spędziliśmy tak naprawdę fajnie, rodzinnie ten czas. Bardzo Wam polecam taką niesztywną formę poprawin, bo klasycznie w takim, wiecie, starym polskim weselu pierwszy dzień był po to, żeby rodziny się zapoznały, a poprawiny po to, żeby już ze sobą spędzać ten czas, więc pozwólmy na to. Nie zagłuszajmy się głośną muzyką, nie imprezujmy na siłę, kiedy wszyscy już tak naprawdę mają lekko dosyć, tylko pozwólmy sobie odpocząć. Jeżeli są wakacje, kiełbaska, piwko, świetnie się to u nas sprawdziło, także ja bardzo polecam taką formę i jestem z niej przeogromnie zadowolona. Czy piłaś alkohol na własnym weselu? Odpowiedź brzmi nie. Nie piłam alkoholu i to nie dlatego, że nie wiem, nie chciałam pić w tym szczególnym dniu, natomiast ja nie piję alkoholu, po prostu jestem taką osobą. U mnie absolutnie, niezależnie czy to są urodziny moich znajomych, czy jakieś rodzinne spotkanie, absolutnie lampka wina to jest maksimum, na co ja sobie pozwalam, czy jeden drink już od wielkiego dzwonu. Ja po prostu nie lubię swojego organizmu po alkoholu, nie lubię czuć się pijana, bardzo lubię mieć kontrolę nad swoim organizmem i umysłem, zwłaszcza w tak szczególnym dla mnie dniu, więc u mnie od początku była to woda. Mój mąż pił alkohol, natomiast na stole jakby tym pary młodej mieliśmy podmienione butelki z wodą,
co Wam polecam, bo ze mną nie wypijesz razy x osób, może skończyć się dla Was ciężko, a fajnie by było, gdybyście po prostu do samego końca byli w stanie pożegnać swoich gości z uśmiechem w pozycji pionowej. Także alkohol, jeżeli pijecie na co dzień, znacie swoje możliwości i wiecie, na ile możecie sobie pozwolić, jest jak najbardziej okej. Ja natomiast od zawsze byłam z tych ekonomicznych, więc wiedziałam, że alkohol jest złym pomysłem i po prostu byłam wierna temu, co robię od zawsze, czyli nie piłam. Czy w dniu swojego wesela miałaś telefon w ręce i czy dużo osób dzwoniło do Ciebie z różnymi pytaniami i gratulacjami? Nie miałam, polecam oddać go swojej świadkowej, bo umówmy się, w sukience ślubnej nie ma kieszeni, więc kiepsko by było, gdybyście trzymały go cały czas w ręce. Gdy potrzebowałam zrobić jakieś zdjęcie lub wykonać telefon, po prostu moja siostra była moją prawą dłonią. I to by było chyba na tyle. Gdybym miała to podsumować jakąś klamrą, to tak naprawdę wydatki na Wasze wesele mogą być nieograniczone, tylko fantazja i Wasz budżet może Was w tym przypadku ograniczać. Najważniejsze to komunikować się ze swoimi bliskimi osobami, ustalić plan działania od A do Z, wspomagać się organizerem i po prostu świetnie się bawić, nie dodając sobie jakichś zmartwień na głowę, które są zupełnie niepotrzebne. A jeżeli zdarzą Wam się jakieś wpadki, tak jak na przykład u nas pomylone winietki na stole, które trzeba było pół godziny przed imprezą podmieniać, bo w restauracji tego nie ogarnęli, no to słuchajcie, to są tylko winietki, nie ma co z tego powodu psuć sobie krwi, uśmiech, makijaż, włosy i do przodu. I tyle, bądźcie dla swoich gości, niech goście będą dla Was i czerpcie z tego dnia tyle, ile się da. Jeżeli nie odpowiedziałam na jeszcze jakieś pytania, które Was nurtowały, proszę, żebyście zostawili komentarze, ja na pewno na nie odpowiem. W związku z tym, że jestem tutaj, absolutnie nowa i to jest mój pierwszy filmik, będę wdzięczna, jeżeli na zachętę zostawicie łapkę w górę i zasubskrybujecie mój kanał. Jak wiecie, ja nie ogarniam w YouTube, ja z tych instagramowych, więc jeżeli nie mieliście jeszcze okazji trafić na inne moje profile w social mediach, to zapraszam Was serdecznie, wszystko znajdziecie w opisie.